Gdzie nasza Marta? Nie przyjdzie. Nie przyjdzie? Nie spędzi z nami wieczoru wigilijnego? Czy mały Tim dobrze się sprawował? Bardzo dobrze. To złote dziecko. Nie wiem, jak to się dzieje, że może z powodu prześladowania w samotności robi się teraz marzycielem i wymyśla dziwne rzeczy. Dziś, gdy wracaliśmy do domu, powiedział mi, że wszyscy ludzie w kościele zwrócili na niego uwagę dlatego, ponieważ jest kaleką i że kalectwo jego powinno im w dniu Bożego Narodzenia przypomnieć Boga, który sprawił, iż chromi chodzili, a ślepi widzieli. Głos Boba drżał, gdy wymawiał te słowa. Dodał, że Tiny Tim z każdym dniem nabierał sił i energii. Tymczasem dało się słyszeć stukanie kul o podłogę i po chwili do pokoju wrócił mały Tim, któremu pomagało rodzeństwo. Bob zawinął teraz rękawy surduta i wziął się do przygotowania z jałowcówki i cytryn czegoś w rodzaju grogu. Mieszaninę tę rozgrzewał przy doprowadzić do właściwej temperatury. Gdy Bob był zajęty tą ważną czynnością, Piotr w towarzystwie dwójki najmłodszego rodzeństwa wybrał się po gęś, którą niebawem w uroczystym pochodzie wniósł do pokoju. Powstał taki hałas, jak gdyby gęś była najrzadszym ze wszystkich ptaków, upierzonym dziewem, przy którym nawet czarny łabędź byłby czymś zwyczajnym. Istotnie, była ona bardzo rzadkim zjawiskiem w tym domu. Pani Cratchit grzała przy kominku zawczasu przygotowany sos. Piotr z ogromnym zapałem przysmażał kartofle. Belinda słodziła kompot z jabłek. Marta ścierała kurz z ogrzanych talerzy. Bob wziął na ręce tajnego Tima i posadził go przy stole obok siebie, w najwygodniejszym miejscu. Dwoje małych Cratchitów przystawiało krzesła do stołu. Żadne z nich nie zapomniało o sobie i zająwszy swoje miejsca, powsadzały w buzie łyżki, czekając na gęś. Wreszcie wniesiono potrawy i odmówiono modlitwę. Potem wszyscy zamilkli, wstrzymując oddech w piersiach. Pani Cratchit, przyjrzawszy się doświadczonym okiem ostrzu noża, zabrała się do dzielenia ptaka. Gdy dokonała dzieła, dookoła stołu rozległ się radosny szmer i nawet Tiny Tim, ośmielony przez dwoje małych Cratchitów, uderzył trzonkiem noża o stół i zawołał słabym głosem. Fibat! Chyba jeszcze nigdy na świecie nie było takiej gęsi. Bob zapewniał, iż uważa to za niemożliwe, aby w ogóle kiedykolwiek upieczono tak smaczną gęś. Jej delikatne mięso, jej wielkość i taniość były przedmiotem ogólnego podziwu. Z dodatkiem kompotu jabłecznego i przysmażonych kartofli stanowiła ona świetne danie dla całej rodziny. Gdy pani Cratchit zauważyła jedną małą kosteczkę pozostawioną na półmisku, oświadczyła, że przecież nie wszystko zostało spożyte, a każdy z biesiadników jadł ile chciał. Najlepszym tego dowodem byli malcy, policzki ich bowiem świeciły się od tłuszczu. Teraz Belinda zmieniała talerze, a pani Cratchit poszła przynieść smakowity deser. Nie mogła tego zrobić przy świadkach, gdyż zanadto była przejęta i niespokojna. A nuż budyń się nie udał? Wyobraźmy sobie, że przy wyjmowaniu z piecyka rozpadł się w kawałki, lub że złodziej wślizgnął się do kuchni i ukradł podczas gdy raczono się gęsią. Na tę myśl dwoje małych Cratchitów pobladło z przerażenia. W ogóle dopuszczano przez chwilę wszelkie możliwości. Budyń wyjęty z naczynia. Co za przyjemny zapach bije z serwety, w którą go zawinięto. Mieszanina apetycznych woni. Przypominają one trochę kuchnię, trochę piekarnię, a odrobinę pralnię. Takie aromaty wydawał z siebie ów budyń. Wreszcie do pokoju weszła pani Cratchit. Wzruszona, ale dumna i uśmiechnięta. Niosąc przed sobą budyń, wyrośnięty i duży, oświetlony płomykami zapalonego rumu, ze świąteczną gałązką świerku wetkniętą w sam środek. O, nadzwyczajny, cudowny budyń! To największe arcydzieło kucharskie, pani Cratchit, od czasu, kiedy jesteśmy małżeństwem. Przyznaję, że byłam bardzo niespokojna, ponieważ zdawało mi się, że wzięłam za dużo mąki. Każdy miał coś do powiedzenia, ale nikt nie ośmielił się zauważyć, że był to jednak za mały budyń dla tak licznej rodziny. Byłoby to bluźnierstwem. Każdy członek rodziny wstydziłby się, gdyby mu coś podobnego choćby przyszło do głowy. Wreszcie skończyli ucztę. Posprzątano ze stołu i dorzucono węgla do ognia na kominku. Podsycone płomienie zajaśniały weselej niż przedtem. Teraz skosztowano przygotowanego przez Boba grogu,
i okazało się, że też jest znakomity. Na koniec ustawiono na stole jabłka i pomarańcze, a w ogień rzucono kilka garści kasztanów. Następnie rodzina Cratchitów zasiadła przed kominkiem. Jak wyraził się Bob Cratchit? Kołem, chociaż było to właściwie półkole. Bob po środku, a obok niego cały zapas szklanek. Naczynia te napełnione gorącym grogiem wyglądały tak, jakby to były złote puchary. Bob rozlewał napój z promieniującym wzrokiem, podczas gdy w ogniu podskakiwały i strzelały kasztany. Potem wzniósł toast. Daj nam Boże, moi drodzy, spędzić szczęśliwe święta. Niech nas Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i każdego z osobna. Duchu, powiedz mi, czy Tiny Tim będzie żył? Widzę próżne krzesło przy kominku i starannie przechowywane kule bez właściciela. Jeżeli przyszłość nie zmieni tego, dziecko umrze. Nie, nie! O dobry duchu, powiedz, że ono będzie żyło. Skoro musi umrzeć, to lepiej, żeby umarło zaraz i zmniejszyło przez to nadmiar ludzkości. Człowieku, jeśli masz serce, a nie kamień, to nigdy nie wypowiadaj tak ohydnych słów, dopóki nie zrozumiesz, czym jest nadmiar ludzkości i gdzie on się znajduje. Czy ty masz prawo rozstrzygać, którzy ludzie mają żyć, a którzy umrzeć? Być może, iż ty w oczach Stwórcy jesteś o wiele mniej wart życia niż miliony istot podobnych do tego dziecka, biednego człowieka. Scrooge wysłuchał upomnień ducha w pokorze i spuścił oczy. Naraz usłyszał wymówione swoje nazwisko. Niech żyje pan Scrooge! Wypijmy jego zdrowie, gdyż on jest naszym chlebodawcą i jemu zawdzięczamy naszą ucztę. Jemu zawdzięczamy? Pragnęłabym bardzo, żeby tu się zjawił. Wyprawiłabym mu ucztę po swojemu. Tak jest. Wypowiedziałabym mu w oczy wszystko, co o nim myślę. A spodziewam się, że nie przypadłoby mu to do smaku. Droga żono, mówisz to przy dzieciach. Dzisiaj przecież mamy święto Bożego Narodzenia. Istotnie. Tylko w tak wielkie święto można wznosić toast za zdrowie tak podłego skąpca, człowieka bez serca, jakim jest Scrooge. Ty wiesz, Robercie, jaki on jest. Nikt nie wie o tym lepiej od ciebie. Droga żono, dziś święto Bożego Narodzenia. Zastanów się. A więc wypiję jego zdrowie. Uczynię to przez miłość do ciebie i przez wzgląd na dzisiejsze święto. Niech żyje długie lata. Życzę mu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę mu tego, ale wątpię, czy to się spełni. Bardzo wątpię. Dzieci, idąc za przykładem matki, wypiły również zdrowie Scrooge'a. Był to pierwszy akt, którego dokonali tego wieczoru bez serdeczności i ciepła. Jakby pod naciskiem przymusu. Tiny Tim wypił ostatni, ale nie dodał do tego żadnej uwagi. Widocznie Scrooge był postrachem rodziny. Wymienienie jego nazwiska rzuciło na nich ponury cień, który nie ustąpił przez całe 5 minut. Gdy wreszcie cień ustąpił, byli znów weseli, chyba 10 razy bardziej niż przedtem. Bob Cratchit uroczyście oznajmił, że ma obiecane dla brata miejsce, któremu przyniesie aż 500 szylingów tygodniowo. Dwoje małych roześmiało się serdecznie na myśl, że będą widzieli Piotra jako człowieka pracy. Sam Piotr spoglądał w zamyśleniu w ogień, zastanawiając się zapewne nad tym, w jakich papierach ulokuje swoje oszczędności, skoro już znajdzie się w posiadaniu tak bajecznej pensji. Marta, która pracowała u młodniarki, opowiadała, jak wiele ma teraz do roboty, ile godzin w porze największego ruchu musi pracować i że zamierza jutro wyspać się za wszystkie czasy. Będzie to dzień zupełnie wolny. Opowiadała także, że przed kilku dniami widziała pewną hrabinę i lorda, a lord był prawie tego wzrostu co Piotr. Przy tych jej słowach Piotr podciągnął rogi swego kołnierzyka tak wysoko, że za nimi głowa jego prawie zniknęła. Tymczasem kasztany i poncz krążyły wśród rozbawionej rodziny. A Tiny Tim zaśpiewał swym cichym głosikiem piosenkę o dziecku zasypanym przez śnieg. Śpiewał bardzo ładnie. W tym wszystkim nie było nic szczególnego. W rodzinie tej nie było ani jednej postaci pięknie ubranej. Ich obuwie dawno straciło właściwości nieprzepuszczania wody i chociaż była podniszczona. Dzieci wyglądały biednie, a Piotr z pewnością znał dobrze wnętrze lombardu. Mimo to byli szczęśliwi i przepełnieni wdzięcznością za skromne rozkosze, jakimi ich los obdarzał. Kochali się,
panowała wśród nich zgoda i spokój ludzi uczciwych. Skrót trudnością oderwał od nich oczy, a zwłaszcza żal mu było rozstawać się z małym Timem. Zrobiło się ciemno i zaczął padać gęsty śnieg. Skrót i duch szli teraz ulicami Londynu. W oknach domu błyszczały jasne światła. Można było zobaczyć przygotowania do wieczerzy. Bogato nakryte stoły, stosy talerzy ogrzewanych na gazecie. Kosztowne okrycia i meble. Oto dzieci wybiegały na pokrytą śniegiem ulicę, aby powitać przybywających gości, siostry i braci, kuzynów, wujków, ciotki. Tu i ówdzie na oknach przesuwały się cienie zgromadzonych gości. Tam znów dziewczęta przybrane w futrzane kołnierze. I takież buciki, szebioczące jedna przez drugą, lekkim krokiem spieszyły do sąsiadów. Biada kawalerom, którzy by teraz rzucali okiem na ich zarumienione twarzyczki i błyszczące, ożywione spojrzenia. Te filarne czarodziejki wiedziały doskonale, jak są dla tych biedaków niebezpieczne. W każdym domu oczekiwano gości i na każdym kominku płonął wesoły ogień. Duch był bardzo szczęśliwy. Odsłaniał szeroką pierś i otwierał dłoń, hojnie rzucając na wszystko dookoła szczere, poczciwe, szlachetne rozradowanie. Nawet latarnik przebiegający w odświętnym ubraniu ciemne ulice, aby ich ponurą mgłę rozjaśnić blaskami światła. I właściwie myśląc o spędzeniu wieczoru u towarzystwa pracy, roześmiał się głośno, gdy duch przeleciał obok niego. Ani się domyślał, że spotkał istotę tak ważną. Wtem, bez żadnego uprzedzenia, znaleźli się na rozległym, błotnistym pustkowiu, na którym stały tu i ówdzie ogromne głazy. Jak gdyby to było cmentarzysko olbrzymów. Woda, nie mająca tutaj żadnej odpływu, znalazłaby całą przestrzeń, gdy oprócz mchu, paproci i twardej, ostrej trawy nic więcej tu nie rosło. Na zachodzie niknące słońce pozostawiało pas płonącej czerwieni, spoglądającej na to rozpaczliwe pustkowie. Niby nabiegały krwią oko rozjątrzonego tygrysa. Pas ten zapadał się coraz niżej i niżej, aż wreszcie całkiem pogrążył się w ciemnościach nocy. Gdzie jesteśmy? Tu mieszkają górnicy, pracujący głęboko pod ziemią. Patrz, poznali mnie! W oknie jakiejś nędznej lepianki błyszczało światło. Szybko tam pomknęli. Zostali wesołe towarzystwo świecące dookoła wielkiego, jasno płonącego ogniska. Zagrzebiały starzec i jego sędziwa żona siedzieli w otoczeniu dzieci, wnuków i prawnuków. Wszyscy w odświętnych szatach. Starzec śpiewał pieśń wigilijną głosem, który niekiedy tylko przygłuszał wycie wiatru. Była to bardzo stara pieśń, którą śpiewał jeszcze wówczas, kiedy był małym chłopcem. Od czasu do czasu wszyscy wtórowali mu. Za każdym razem, kiedy zabrzmiały ich głosy, starzec ożywiał się. A jego głos stawał się silniejszy. Gdy zaś milkły, jego siły słabły. Duch nie bawił tu nikogo. Poleciwszy Scrooge'owi, by trzymał się jego silnej opończy, uniósł go w powietrze. Jak myślicie, dokąd go uniósł? Przecież nie na morze. A właśnie, na morze! Ku wielkiemu przerażeniu Scrooge'a ujrzał zanikającą za sobą ziemię, a w dole usłyszał głuchy pomruk pieniących się fal z wściekłością uderzających o skaliste brzegi. Na posępnej skale, do połowy zanurzonej w wodzie, w odległości mili od stałego lądu, stała samotna latarnia morska. Przez cały rok huczały dookoła niej fale. Ogromne połacie traw morskich osnuwały jej stopy, a mewy, jakby rozrodzone z wiatru, unosiły się i opadały w powietrze dookoła jej szczytu. Dwaj latarnicy rozpalili wewnątrz ogień, który rzucał jasny snop promieni na wzburzoną powierzchnię morza przez otwór w grubym murze latarni. Prości ludzie, którzy rozniecili ogień, wyciągnąwszy zgrubiałe od ciężkiej pracy ręce przez stół, przy którym zasiedli, życzyli sobie wzajem wesołych świąt, trącając się kubkami gorącego grogu. Starszy z nich, o twarzy zniszczonej przez ustawiczne zmiany pogody, poranionej zmarszczkami, podobnej do twarzy figur wyrzynanych ogniś na przodach okrętu, zaśpiewał ochrypłym głosem pieśń wigilijną. Duch znów uniósł Scrooge'a ponad czarne, piętrzące się morze, aż w końcu zatrzymali się na pokładzie jakiegoś okrętu. Najpierw stanęli przy sterniku, następnie przy strażniku, wreszcie przy oficerach na służbie. Wszystkie te surowe postacie pełniły swoje odpowiedzialne obowiązki i nuciły z cicha pieśń wigilijną, bądź myślały o wielkim świecie,
Wreszcie opowiadały sobie wzajem wspomnienia dawnych świąt, spędzonych wśród rodziny. Kastując nadzieję rychłego powrotu do swojej. Każdy marynarz znajdujący się na okręcie, czuwający czy śpiący, zły czy dobry, miał w tym dniu dla towarzystw lepsze, cieplejsze słowo niż kiedykolwiek w tym roku. Każdy w mniejszym lub większym stopniu doznawał radosnego uczucia. Myślał o tych, którzy w tej chwili myślą też o nim. Scrooge przysłuchiwał się żałosnym jękom wichru i rozmyślał, jaka to wspaniała rzecz posuwać się wśród nieprzejrzanej ciemności, ukrywającej na swoim dnie wielkie tajemnice. Nagle ze zdumieniem usłyszał głośny śmiech. Zdumienie jego wzrosło, gdy poznał głos siostrzeńca i gdy nie wiadomo jakim sposobem znalazł się w jasnym, ciepłym i schludnym pokoju. Obok niego stał duch i z życzliwym uśmiechem spoglądał na jego siostrzeńca. Śmiał się wciąż siostrzeniec Scrooge'a. Gdybyś, szanowny czytelniku, znał człowieka śmiejącego się serdecznie i szczerzej, to i ja pragnąłbym go poznać. Nie ma nic słuszniejszego i szlachetniejszego nad prawo równowagi, że o ile choroby i smutki udzielają się innym, to również radość i śmiech są zaraźliwe. Moc tego prawa można było właśnie tu zobaczyć, gdy bowiem siostrzeniec Scrooge'a śmiał się na całe gardło, trzymając się za boki. Żona jego śmiała się równie serdecznie, a i zebrani goście nie pozostawali w tyle. Wszyscy trzęśli się od śmiechu, a wraz z nimi zdawał się śmiać cały pokój. Jak mnie tu żywy widzicie! Powiedział, że Wigilia to głupstwo! Tak powiedział i jestem przekonany, że rzeczywiście tak myśli. Tym gorzej dla niego, Fredziu. Błogosławione niech będą kobiety. One nic nie czynią połowicznie i zawsze biorą rzeczy na serio. On jest po prostu starym dziwakiem. Do tego nieznośnym. Mógłby być chociaż cokolwiek milszy. Ale wady człowieka są zawsze karą dla niego samego. Jest to prawda niezbita i pamiętając o tym, nie będę mu czynił wymówek. Zdaje się, Fredzio, że on jest bardzo bogaty. Przynajmniej ty zawsze tak mówisz. I cóż z tego, moja droga? Bogactwo jest dla niego bez pożytku. Nie używa go na nic dobrego. Sam z niego nie korzysta i nie pomaga nikomu. Odmawia sobie nawet wszelkich wygód. Nigdy mi też na myśl nie przyszło prosić go o jakąkolwiek pomoc. Ale chyba i on nigdy nie pomyślał o tym, żeby kiedyś wcześniej czy później odziedziczymy jego skarby. Nie cierpię go. Co do mnie, nie mam do niego żalu. Żal mi go, ale nie mógłbym gniewać się na niego, gdyby nawet chciał. Któż bowiem cierpi przez jego kaprysy, tylko on sam. Uroiwszy sobie na przykład, że powinien nas nie lubić, nie chciał przyjąć naszego zaproszenia. I jakiś tego rezultat? Uniknął niesmacznego obiadu. Tak sądzisz? A mnie się zdaje, że stracił doskonały obiad. Tym lepiej. Bardzo mnie to cieszy, gdyż co do mnie, wyznam szczerze, nie mam wielkiego zaufania do talentów kulinarnych młodych gospodyń. Pozostaje mi tylko dodać, że wuj postąpiwszy z nami tak niegrzecznie i nieżyczliwie, sam się pozbawił pewnej dozy radości, która prawdopodobnie zaszkodziłaby mu. Jestem przekonany, że miałby tu towarzyszy milszych od tych, jakich posiada we własnych myślach. Przesiadując w starym, zatęchłym kantorze, czy w zakurzonych i pustych pokojach. Mam zamiar zapraszać go corocznie, bez względu na to, czy mu się to podoba, czy nie. Bo mi go żal. Może szydzić z Wigilii Bożego Narodzenia do samej śmierci, ale zdaje mi się, że w końcu przekona się do niej, gdy będę chodził do niego co rok i pytał życzliwie. Wuju Scrooge, jak się miewasz? Gdyby go to natchnęło myślą zapisania swemu pomocnikowi jakichś 50 funtów, byłbym szczerze zadowolony. Nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że wczoraj wuja wzruszyłem. Siostrzenica Scrooge'a grała wcale nieźle na harfie. Teraz bez spróbowania uderzyła w struny i zagrała krótką, prostą melodię. Tę, którą doskonale znała owa dziewczynka, która zabrała Scrooge'a ze szkoły. Gdy ta melodia zabrzmiała, wszystko, co Scrooge'owi przypomniał duch dawnych wigilii, stanęło mu teraz przed oczami. Myślał, że gdyby mógł słuchać częściej tej piosenki sprzed lat, stałby się lepszy. I to bez pomocy łopaty grabarza, która pogrzebała Jakuba Marleya. Muzyka jednak nie zajęła całego wieczoru. Gdy już mieli jej dosyć, rozpoczęli zabawę w fanty. Bo dobrze jest czasem wrócić do dzieciństwa. Zwłaszcza w dzień wigilijny, który jest przecież wielkim świętem dzieci. Towarzystwo składało się coś ze 20 osób. Młodych i starych. W
wszyscy bawili się wybornie. Nawet Scrooge tak się zainteresował zabawą, że zapomniawszy, iż głos jego nie może być słyszany, włączał się często do niej. Odgadywał zagadki, zwykle trafnie, gdyż trzeba przyznać, że najostrzejsza, najsubtelniejsza igła nie może się porównywać z inteligencją Scrooge'a. Wyglądał dobrodusznie, a nawet głupkowato, lecz sam sobie nadawał taki wygląd, ażeby łatwiej móc wyzyskiwać ludzi. Duch był uradowany zmianą jego usposobienia i spoglądał na niego życzliwie. Scrooge prosił go pokornie, jak studencik, aby pozostali do końca zabawy, ale duch odpowiedział, że nie może tego uczynić. Zaczęli właśnie nową grę. Tylko pół godziny jeszcze, duchu, nie więcej. Już mam. Wiem, kto to wiem. Więc powiedz. To twój wujaszek, Scrooge. Sprawiedliwość przede wszystkim. Bawimy się jego kosztem, więc byłoby niewdzięcznością nie wypić jego zdrowia. Dalej! Niech każdy weźmie szklankę wina i zdrowie wuja Scrooge'a. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku staruszkowi, jakikolwiek on jest. Nie chciał przyjąć ode mnie życzeń, jednak je składam. Niech żyje wuj Scrooge! Wujowi Scrooge zrobiło się tak wesoło i tak lekko na sercu, że chętnie podziękowałby siostrzeńcowi i całemu towarzystwu. Chociażby nieuchwytnym dla nich głosem, gdyby duch pozwolił. Lecz cała scena zniknęła mu z oczu z ostatnimi słowami siostrzeńca. I znów ruszyli dalej. Widzieli wiele ciekawych obrazów. Zaszli daleko. Odwiedzili wiele ognisk domowych, a wszędzie duch wnosił pogodę umysłu i szczerą radość. Zatrzymywał się przy łożach chorych ludzi, obdarzając ich zdrowiem. Pocieszał wygnańców, którzy czuli się wtedy jakby w kraju rodzinnym, z rozpaczonym ciężką walką o byt. Ukazywał nadzieję lepszej przyszłości, godząc ich z losem. Zbliżał się do nędzarzy, którzy zapominali wtedy o swoich cierpieniach. W przytułku, szpitalu, więzieniu. W każdym schronisku nędzy i nieszczęścia. Wszędzie zostawiał cząstkę swoich dobrodziejstw, dając w ten sposób Scrooge'owi przykład miłosierdzia. Była to druga noc. Scrooge miał jednak co do tego wątpliwości. Stawało mu się mianowicie, że w tym czasie, jaki spędza z duchem, było kilka świąt Bożego Narodzenia. Zauważył przy tym dziwną rzecz. W jego własnej powierzchowności nic się nie zmieniło, gdy tymczasem duch starzał się bardzo szybko. Scrooge ani jednym słowem nie napomykał o tym duchowi, dopóki nie spostrzegł, że włosy ducha zupełnie zbielały. Wtedy zapytał. Czy życie duchów jest tak krótkie? Moje życie na tym świecie jest bardzo krótkie. Kończy się bowiem dzisiejszej nocy. Dzisiejszej nocy? Tak, dziś o północy. Dlatego musimy się spieszyć. Zegary na wieżach wydzwoniły właśnie w tej chwili 3:45. Wybacz mi zbyt śmiałe pytanie, lecz spostrzegam pod twoją szatą coś dziwnego, co nie należy do ciebie. Czy to noga? Czy łapa zwierzęcia? Prawdopodobnie łapa, gdyż obrasta ją ciało. Patrz! Spod opończy wysunęło się dwoje dzieci, dwoje nędznych, przerażających istot. Och, człowieku, spojrzyj, przypatrz się im dobrze. Czy to twoje dzieci? To są dzieci ludzkości. Przychodzą one do mnie z błaganiem o obronę przed ich ojcami. To jest ciemnota, a dziewczynka nosi miano nędza. Strzeż się obu jak ognia oraz tego wszystkiego, co od nich pochodzi. A przede wszystkim strzeż się chłopca, gdyż na jego czole wypisane jest straszne słowo zguba. Możesz się ich wyprzeć, możesz oburzać się na tych, co to mówią. Możesz ich spotwarzać i potępiać. Ale jeżeli nie postarasz się o usunięcie tych klęsk, biada ci. Czy nie ma ratunku dla tych stworzeń? Tak, są przecież więzienia. Są domy poprawcze.